Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kanału turystycznego Visit Gdańsk TV. Dzisiejszy odcinek jest bardzo wyjątkowy, bo i gość jest bardzo wyjątkowy. Mariusz Wlazły, cześć. Cześć. Mariusz, o Twoich indywidualnych nagrodach nie ma co szerzej mówić, bo to jest ponad 30 pozycji. Czy Ty czujesz się osobą bardzo popularną? Nie wiem, wchodzisz do Biedronki, słyszysz przy kasach, to on, widziałem go w rodzince.pl. Bardziej do Lidla. Do Lidla. Ja żartuję, oczywiście, że przez ten cały okres mojej kariery, przez Mistrzostwa Świata, które się też odbyły w naszym kraju, no na pewno ta rozpoznawalność, bo ja wolę to słowo, jest duża i faktycznie spotykam się z bardzo dużą sympatią i pozytywnym takim spojrzeniem na moją osobę. Oczywiście też słychać, jak szepczą ludzie między sobą, jak gdzieś mnie zauważają, ale zdarzają się tacy, co kompletnie mnie nie rozpoznają i też to jest dosyć ciekawe. Okej. Okay. A powiedz nam, jakie słowo najczęściej pada na boisko? Powiedzmy, że słowa, które padają w większości przypadków w tych chwilach bardziej takich negatywnych, no to są niecenzuralne i zazwyczaj to jest takie rozładowanie też emocji. Może nie każdy potrafi w jakiś inny sposób, ale no to jest takie wyładowanie emocji. Ale zazwyczaj w tych pozytywnych chwilach to oczywiście siebie wspieramy i tak bardziej uspokajamy. Także to są takie słowa, które odpowiednio wpływają na poszczególnych zawodników, kolegów i no jest jedno, ale nie mogę przytoczyć. Okay, nie wypikujemy tego. No, niestety nie. A pamiętasz, jaką miałeś najszybszą zagrywkę w meczu? Ja jestem zawsze daleki od śledzenia swoich statystyk. Wiem, że zagrywam z dużą prędkością, powyżej 120 na godzinę i czy to jest 125, 8, to tak prawdę mówiąc dla mnie żadnego znaczenia nie ma. Ważne, żebym utrudnił jak najbardziej przyjęcie po drugiej stronie siatki. Rozumiem. Siatkarzy w wywiadach często powtarzają, że treningi to rygor, że ciężka praca, że weekendy zajęte. Czy siatkarze mogą się normalnie bawić? Nie wiem, mogą wypić taki mocniejszy sok? Mocniejszy sok. Tu trzeba zaznaczyć, że my jesteśmy po prostu zwykłymi ludźmi i to nie jest tak, że my pewnych rzeczy, pewnych nie wiem, sytuacji mamy unikać, bo jesteśmy sportowcami. To tak nie działa. Oczywiście, jeśli chcemy być profesjonalni, no to każdy z nas ma odpowiedzialność i świadomość, że nie powinniśmy pewnych rzeczy robić, ale jeżeli jesteśmy na wakacjach i ktoś się chce napić soku mocniejszego albo chociażby piwa, to dlaczego tego ma nie zrobić? To jest jego indywidualne życie i to on podejmuje decyzję. Co do zabawy, to też każdy jest indywidualny. Oczywiście są momenty, gdzie ta zabawa nie jest, delikatnie mówiąc, mile widziana, bo mamy przed sobą pewne cele do osiągnięcia i to może najnormalniej w świecie nam przeszkadzać. I to też wszystko tyczy się indywidualnej odpowiedzialności i profesjonalizmu każdego zawodnika. Ja się jeszcze nie spotkałem z takimi siatkarzami, sportowcami, którzy mając przed sobą wyznaczony cel, jasno postawiony i chcą go osiągnąć, popełniali takie błędy, więc trzeba sobie po prostu też odpowiedzieć na pytania, co chcę z tą swoją karierą zrobić i w jaki sposób ją pokierować, a później to się samo wszystko poukłada. Mhm. A jakie swoje cechy najbardziej nie lubisz na boisku? Na boisku? Ja myślę, że jestem dosyć spokojnym zawodnikiem i rozważnie podejmuję decyzje w gorących chwilach, aczkolwiek nie lubię tego, że brakuje mi czasami cierpliwości związanej z rzeczami, które są niezależne ode mnie. Nie mam na nie wpływu, a to gdzieś powoduje, że ta moja cierpliwość po prostu odchodzi na dalszy plan. Czy Ty po zakończeniu kariery planujesz zostać trenerem? Nie wykluczam. Trefla? No nie. Nie mogę tego Michałowi zrobić. Nie, żartuję. Oczywiście ja chciałbym jak najdłużej jeszcze grać na poziomie, którym ja będę zadowolony. Ja chciałbym, może inaczej, funkcjonować tak jak do tej pory, czyli reprezentować swoją osobą, odpowiedzialnie reprezentować swoją osobą, poziom, z którego nigdy nie zejdę, jeżeli będę sam czuł, że to już jest nie to, co potrafię
robić lub potrafiłem, to wtedy nastąpi ten moment, gdzie podejmę decyzję o zakończeniu kariery. Na chwilę obecną czuję się na tyle fizycznie dobrze, że nie myślę o tym, co dokładnie będę robił, aczkolwiek no, plany już powolutku mam. Przygotowuję się do nich, bo to jest już bliżej końca niż początku. I nie wykluczam takiej ewentualności, żeby zostać trenerem, czy pierwszych drużyn plus ligi, czy pracy z młodzieżą, to powiem szczerze, że ciężko mi w chwili obecnej odpowiedzieć. Na pewno chciałbym się z dziećmi spotykać pod kątem i sportowym, jak i również mentalnym, bo uważam, że tutaj jest też wiele do zrobienia, a nie każdy z trenerów młodzieżowych tak jakby kładzie nacisk na też rozwój emocjonalny. Bo ty właśnie założyłeś fundację, opowiesz nam więcej coś o tej inicjatywie? Fundacja została założona z kilku powodów. Z jednego też między innymi, żeby usystematyzować tą moją pracę taką charytatywną, bo wcześniej było to rozdrobnione na kilka rzeczy związanych z tym, że troszeczkę przez klub się robiło, troszeczkę sam indywidualnie. Fundacja ma platformę do tego, żeby właśnie te wszystkie rzeczy charytatywne, pomocowe szły przez nią i to był jednym z powodów, jak i również praca właśnie z dzieciakami, z młodzieżą. Chciałem popularyzować piłkę siatkową, żebyśmy jak najwięcej mieli tego na rybku młodzieży, bo nie wiadomo, czy z tych wszystkich dzieciaków, z którymi się już spotkałem, a były to tysiące dzieci, czy zostaną przy siatkówce, ale ten pierwszy etap takiego zarażenia, pokazania, że siatkówka nie jest wcale taka trudna, oczywiście jest techniczna i trzeba się technicznie nauczyć dobrze odbijać, żeby móc się nią bawić, ale wcale nie jest trudna i przerażająca, więc taki ten pierwszy etap myślę, że do tej pory zrobiliśmy, a no w tym roku bardzo utrudnione zadanie mieliśmy ze względu na sytuację, która ogarnęła cały świat i nie mogliśmy się z dzieciakami spotykać na moich treningach, czego bardzo jak i jedna i druga strona żałujemy. Przejdźmy do turystyki, bo wiem, też jedną z Twoich pasji też jest fotografia. Co już uchwyciłeś w obiektywie swojego aparatu w Gdańsku? No jeszcze nic. I tu apel do trenera. Trenerze, panie Michale. Nie, żartuję. Oczywiście będzie czas, kiedy będę mógł sobie spokojniej troszeczkę pofunkcjonować w Gdańsku czy w Trójmieście, bo jest tu wiele fajnych zakątków, gdzie na pewno usiądę i pofotografuję. Na chwilę obecną mamy trudny okres pod kątem przygotowania do sezonu, bo dla nas to jest fizyczne obciążenie i po prostu każdą wolną chwilę spędzam na odpoczynku i regeneracji. I to nie idzie w parze z przesiadywaniem wcześnie rano na plaży, żeby uchwycić wschód słońca, więc na razie muszę te moje plany fotograficzne odłożyć na okres po prostu późniejszy. No, ale jesienią też jest pięknie. Okay. A jakbyś zachęcił turystów do przyjazdu do Gdańska? Jakbym zachęcił turystów? No na pewno mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że od miesiąca tutaj mieszkam i no, nie chcę mi się wracać gdzie indziej i myślę, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. Pod różnymi względami, ale przede wszystkim bardzo dobrze się tu czuję i jeśli możecie, to możecie poczuć to co ja. Mariusz, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Życzę Ci przede wszystkim dużo zdrówka i jak najwięcej sukcesów z Treflem Gdańsk. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Jeżeli Wam się podobało, lajki, subskrypcje. Dziękujemy bardzo.